Dostałem misję od organizatora, żeby podjechać do hotelu po Górala. Także jadę po Górala. I jestem właśnie po Górala, jedziemy na imprezkę. Jak mordo, samopoczucie? Zajebiście. Zajebiście. Właśnie przed chwilką, schodząc tutaj do ciebie z hotelu, zakupiłem płytę CD zespołu szantowego, który gra w restauracji do kotleta. O. Dla 16 osób. Ale grają bardzo fajnie. No właśnie widziałem, że do nich podchodzisz tam. I bardzo doceniam to w ogóle. Byłem w Berlinie 2 dni temu i moje dzieci mogły zauważyć to, że wrzucam wszystkim, kurwa, jak leci, grajkom zawsze, wszędzie pieniądze do czapki, czy kupuję od nich płyty CD. Dlatego, że to doceniam, bo też sam jestem muzykiem. No, jednemu się powodzi tak, innemu śmak. Uważam, że jest to dosyć fikuśny sposób na życie. Dziwaczny, ale fajny. Zajebiście, nie? No stary, fajnie, że doceniasz i wiesz, to jest też spoko. To tak samo, wiesz, jak ja, zanim nie byłem taksówkarzem, też tak samo, wiesz, tak może nie zwracałem uwagi, nie? A potem jak zostałem, to zobaczyłem, że to nie jest takie łatwe. Tak samo bycie muzykiem też nie jest łatwe, nie? I te koncerty, to jeżdżenie, to tak się nic ludziom wydaje. Nic nie jest łatwe, wiesz. Ale... Za zimno, co? Zrobiłem? Najłatwiej jest się przeziębić klimatyzacją. Nie, nie, wiesz co, ty prowadź, lepiej. Spoko, spoko, a ja tu pokręcę. Dobra, mordo, już cię nie będę męczył. Czekaj, kolejny. O, na szybę. Dzisiaj jesteśmy w Biskupcu. Rozmawiałem parę słów, zamieniłem z kucharzem, bo zrobił pyszny chłodnik. Jestem z zawodu kucharz. Tak? No tak, taksówce. No to stary koleżka, który tutaj na kuchni siedzi, kurwa, robi pierwszorzędny chłodnik. No. Naprawdę. Byłeś tu już kiedyś, czy nie? Nie, pierwszy raz jestem. Przyjechałem ogólnie tak. Przyjechałem z Poznania, o 5 rano wyjechałem z Poznania jako kierowiec. Mhm. DJ Shudiego tu zgarnąłem po drodze. I jak zwykle Pan Bóg czuwa nad moimi ścieżkami, bo nam się auto spierdoliło. Ale dzięki temu, że właśnie przed chwilą go zgarnąłem, okazało się, że ma kuzyna w Ostródzie. Mhm. Kuzyn ma firmę cateringową i ma 46 samochodów w swojej flocie, więc zatrudnia 2 mechaników. Mhm. Więc robię brr, brr. I okazało mi się, że urwał mi się pasek od alternatora, czy coś w tym stylu. Aha. I po prostu, wiesz, nagle pojawił się piorun, czerwony trójkąt i kuniec, dymbiec, wysiadać. No, sekra, no ta, jak to jest. Na szczęście mechanik był w zasięgu 9 minut, a pewnie miałem około 10 minut do przejechania, nie, w ogóle. Pan Leszek fachowo wymienił, w ogóle wszystko, wiesz, kurwa, się w moim życiu wszystko się składa w taki ciąg zdarzeń niesamowity, że udało się to naprawić, wiesz, przyjechaliśmy dalej, no normalnie no, tego typu... W ogóle dobrze wyglądasz, nie? Ja cię tak, tak. Jak pierwszy raz zobaczyłem tam, mówię, kurde, no nie poznałem od razu, nie? Tak zsudłeś trochę, co? Już dawno temu. No, widzisz, kurczę. W ogóle no muszę ci coś powiedzieć, stary, bo zawsze chciałem ci to powiedzieć. Mhm. Bywałem na twoich koncertach, ale nie było okazji pogadać. Nagrałeś kiedyś numer, nie? Tak. Nie pamiętam tytułu. Plaża w Purwil? Tak. Tak, no to powiem ci, że... Na plaży nie wiem, może jest 5 kawałków, 6, a dużo siedzę w muzyki od dawna i emocjonuję się, przy których się popłakałem, tak, nie? Tak. Powiem ci, że no pierwsze jak to zobaczyłem, to się popłakałem. Nie wiem czemu, po prostu wrażliwe dusze chyba tak mają, nie? No nie wiem. Ale to było grube. Kurwa. To był ten piękny teledysk, ten beat, kurwa, tekst w ogóle. Tak, ja tego stary cały czas siedziałem, słuchałem, nie? Spoko, chociaż nie chciałbym robić muzyki, przy której ludzie płaczą, prawda? No... Ale spoko, dziękuję za dobre słowo. Ale radujmy się, są wakacje, przyjechałem tu, wziąłem z sobą płetwy, sprzęt, popływałem w jeziorze. O. Gdzie tutaj? No, nieco mętnym, tak, tutaj. Wypiłem piwo lokalnego browaru, Biskup Pieckie. Aha, a nawet nie wiem, wiesz? Bardzo dobre. Ja z Olsztyna jestem. Bardzo dobre, wszystko dobrze, wszystko fajnie. No i co? No i jadę zagrać koncert. Trochę jestem wypompowany, nie ukrywam, no bo rzeczywiście tej energii po drodze. A ty co, dzisiaj z Poznania, tak? Leciałeś? Walnąłem 2 wódki, żeby się postawić na nogi. No i mam nadzieję, że skutecznie. Bo ty co, dzisiaj ile kilometrów zrobiłeś? Nie wiem, pierdylion. Jak to zwykle bywa. Nie, w ogóle wiesz, no nakłada się na siebie zmęczenie 25 lat w trasie po prostu cały czas i trzeba to jakoś racjonalnie gospodarować tym wszystkim, z niczym nie przesadzać, nie kozaczyć, ale też się nie chować pod kołdrą. Trzeba to wyważyć, nie wiesz, każdy ma na to jakąś tą swoją receptę. Ja mam taką, że raduję się. No i prawidłowo. Jest bardzo upalnie. Miałem nadzieję, że przyjdzie burza, ale nie ma.
Żeby odwołali? Nie, no, że wiesz, no trochę by się atmosfera oczyściła, nie? No tak. Ogólnie rok temu odwołali tutaj imprezkę, nie? Tak? No, grubo było, ale przełożyli, 9 dni później się odbyła, nie? Ale już ale wiesz, z uwagi na już pogodę? Wszyscy, tak, już wszyscy przyjechali, wiesz, wszyscy, wiesz, ci, co mieli grać, a już nie pamiętam, kto tam grał, ja na tyle koncertów latam. No tak. Kurde, dobra, spoko, już sporo nagrało.